Dzień dobry Pani Ewo, witamy na kolejnej edycji Festiwalu Filmowego w Gdyni. Jak samopoczucie, że może Pani być tutaj po raz kolejny raz obecna? To samopoczucie jest świetne. Jestem już po pływaniu dzisiaj, rannym. Woda jest doskonała, orzeźwiająca, także absolutnie można połączyć kulturę ciała i ducha tutaj na tym festiwalu. No właśnie, bo Pani też jest związana z morzem, mieszkała tutaj. Tak. Czy z miłą chęcią Pani wraca tutaj do Gdyni? O tak, nawet myślę o tym, czy by tak sobie tutaj gdzieś dłużej nie pobyć, jednak przyjeżdżać częściej. 17 lat byłam związana z Teatrem Wybrzeże. No później porwała mnie Warszawa. Teatr. Proszę Państwo, witamy na 48. No i za każdym razem mam takie sentymentalne... takie sentymentalne... No. Tak tutaj jest, proszę Państwa, na tym festiwalu. Co chwilę jest tyle interesujących i ciekawych rzeczy do zobaczenia, że nie wiadomo, jak można się tutaj podzielić. Film Chłopi. Jest to faworyt do Złotych Lwów. Czy ten film naprawdę zaskoczy polską publiczność, bo on jest troszeczkę w nietypowym takim formacie, jest to w obrazie malowniczym. Czy on faktycznie dotrze tutaj do polskiej publiki, patrząc na to, że w Toronto dostał owację na stojąco? Tego nie wiemy. No, to trzeba będzie zapytać publiczność po obejrzeniu. W moim odczuciu ten film jest uniwersalny, bo on jest rzeczywiście malowany, jest kategoria animacji dla dorosłych. Ale czy to nie mnie oceniać? Z mojego punktu widzenia tego, co ja przeżyłam w Toronto, jaki to był zachwyt i owacja, myślę, że to jest prawdziwe dzieło sztuki ten film. No właśnie, bo teraz przechodząc troszeczkę tak do Pani prywatnego życia. Pani konto na Instagramie, Pani konto na Instagramie tak naprawdę rozhulało. Obserwuje 100 tysięcy osób. I z czego to wynika? Czy to jest kwestia tego, że Pani jest ikoną aktorstwa? No nie oszukujmy się, bo jest Pani. Zasłynęła Pani w wielu ogromnych rolach w polskich filmach. Czy to jest kwestia tego, że teraz, w tych czasach, ludzie chcą obserwować faktycznie to aktorstwo i to, co ktoś robi, czy bardziej to życie prywatne? Ja myślę, że też nie byłoby tego wywiadu, gdyby Pani mnie nie zapytała o takie prywatne, bo ja myślę, że za każdym, mnie na przykład też za każdym takim czymś, jakimś takim wydarzeniem, czy za czymś takim, co jest taką zawodem, profesją, jest ta kurtyna i że tam za tą kurtyną jest coś ciekawego, może ciekawszego czasem niż to, co się dzieje na scenie. Więc ludzie w dzisiejszych czasach są żądni, sama Pani wie, sensacji, czegoś specjalnego i jakoś też dziwnie, ja się tego nauczyłam od młodszych koleżanek, bo one cały czas zaczynamy film, zaczynamy przy jakiejś próby, zaczynamy coś, one cały czas fotografują. Ja mówię, co wy robicie? No nie, bo to musimy aktualizować, wiesz, musimy tutaj albo relacje, albo coś. To tak się robi, tak się to robi. I one mnie tego nauczyły, bo tak naprawdę ja nie muszę. Nie musiałabym. Ale to jest jakiś znak czasów naszych. Ja nie wiem, co będzie po Instagramie, czy bo jednak kiedyś Facebook królował. Teraz już ja na przykład Facebooka dawno już nie używam. Bardziej sama się wciągnęłam to i sama się łapię na tym, że jestem w jakimś miejscu, które podziwiam i chciałabym się podzielić z tym. Może to jest taka zwykła chęć dzielenia się moim jakimś zachwytem i moim tym. Nie ukrywam też zawodowo. To jest to szalenie pomocne. Informacja o jakimś zdarzeniu, jakimś przedstawieniu, tak jak na przykład teraz lecę do Londynu ze spektaklem, no wrzuciłam to też na... Bo mnie o to poproszono i chyba dobrze, że umiem to zrobić. Tak, oczywiście, ale też uważa Pani na przykład z perspektywy tego, że aktorstwo już troszeczkę wymiera. Tak, mamy dzisiaj specjalnego gościa, Shakira. Ale Ty nie graj teraz, proszę Cię. Właśnie, że teraz aktorstwo ja troszeczkę wymiera ze względu na to, że też pojawiło się wiele influencerów, którzy chcą być aktorami, ale tak naprawdę bez żadnego, bez żadnej szkoły, bez żadnego wykształcenia teatralnego.
Nie wiem, czy to jest, czy aktorstwo wymiera, bo jesteśmy tutaj na festiwalu, gdzie aktorzy jednak tworzą wspaniałe kreacje. To bym się akurat nie zgodziła. Może to chodzi też o to w tym pytaniu, że jest wiele osób, które pretendują do tego, żeby być aktorami, nie są, a grają. Więc wie pani, w filmie bardzo nie jest tak trudno zagrać, bo w filmie można aktora trochę stymulować, wywoływać w nim emocje i można go zmontować. Natomiast aktorstwo prawdziwe sprawdza się w teatrze, ponieważ tam już nikt nikogo nie zastąpi i za nikogo nie zagra i publiczność jest najsurowszym widzem. I wszystko jest na żywo. I wszystko jest na żywo. I wszystkie takie wytykane błędy też potrafią być. Także to nie mylmy tego, co ktoś robi na Instagramie, no bo to jest zupełnie inna bajka, ale chyba mi się wydaje, że dobrze jak na przykład aktor czy aktorka umie obsłużyć takie coś jak Instagram, wrzucić za, bo niektórzy no, to też z mojego pokolenia, aktorzy czy aktorki, w ogóle kompletnie nie wiedzą, co to jest Instagram. W ogóle nie używają tego, wręcz nawet się tym brzydzą. No właśnie, ale pani mimo wszystko pokazuje też to swoje życie takie troszeczkę szalone, można powiedzieć. Tak, bo ja mam szalone życie, bo jestem szaloną osobą. Ale pasuje chyba też to do pani tak naprawdę, bo pani, na przykład ja powiem szczerze, że zawsze wiele osób, których się pytam o panią, wszyscy panią kojarzą z Kogel Mogel, jedynką tak. I dwójką. I właśnie też przejdę do tego tematu, bo ostatnio media obiegła informację, że jest kontynuacja, dalej jest nagrywany, będzie piąta część, ale nie pojawi się tam już pani. Nie. A dlaczego tak się stanie? Dlatego, że to już nie jest moja bajka, dlatego, że ja się mogę przyznać do pierwszej, do drugiej części, ponieważ były to filmy kultowe, były to filmy w zupełnie innej estetyce, z zupełnie innym poczuciem humoru, reżyserowane przez wybitnego, wspaniałego reżysera Romana Załuskiego. Natomiast to, co potem zrobiono z następną częścią i z jeszcze następną i teraz proponowanie piątej części, to jest tylko zarabianie pieniędzy i odcinanie kuponów od tego, co było. I ja już specjalnie nie mam co tam robić w tej piątej części, więc świadomie odmówiłam zagrania. No właśnie, też się spotkałam z takimi komentarzami nawet w internecie, że po prostu ludzie sobie nie wyobrażają tego filmu bez pani, bo tak naprawdę największą robotę robiła tam pani rola. No tak, ale widocznie twórcy mają inne zdanie na ten temat i z części na część jak gdyby mnie kastrowali, mówiąc tak brzydko, kastrowali mój udział w nim, więc to nie jest to, że ja, tak jak mi ktoś tam z dziennikarzy zarzucił, że ja tylko wzięłam pieniądze, a już mi się nie chce grać, tylko po prostu nic dla mnie nie napisali, a nawet jak napisali, ja to zagrałam, to wycięli. A właśnie, a poczuła się wtedy pani troszeczkę tak gorsza? Ja się absolutnie czuję, jak to się mówi, wyautowana z mojej roli. Zamiast mnie wymyślono jakiś inny wątek. Mój wątek został kompletnie pominięty i mogę też nawet powiedzieć, że to ja prywatnie namawiałam Ilonę Łebkowską do napisania trzeciej części, ponieważ miałam całe grono fanów. Tylko nie myślałam, że to pójdzie w taką stronę, że jak gdyby sama sobie podłożyłam nogę. A dając innym jak gdyby złote jajo do zarabiania pieniędzy, bo tak można powiedzieć. No tak? Właśnie chyba, bo czwarta i piąta część to już trochę taki odgrzewany kotlet, ale z nowymi jakimiś dodatkami. No właśnie. Dlatego sobie pomyślałam, że już lepiej, żeby mnie nie było w piątej części. No i chyba to będzie naprawdę dobra decyzja. To jest dobra decyzja, tak. Jeszcze takie mam pytanie odnośnie takiego życia prywatnego, też przejdę. Jaki ma pani sposób na szczęście i taki eliksir młodości przysłowiowy, bo pani tryska energią mimo wieku, gdzie wiele pani koleżanek odchodzi na emeryturę, przechodzi już do odpoczynku, a pani jednak działa. Ja nie mam żadnej recepty, ja po prostu taka jestem. A czy na przykład związek, miłość też uskrzydla? To zależy jaki związek. No, mój związek mnie uskrzydla, mogę tak powiedzieć. I to, że jest się z kimś i że się dzieli z kimś, jak to mówią, na dobre i na złe, jest dobrym lekarstwem na
na te czasy, w ogóle bycie z kimś, poczucie humoru, jak gdyby podróże, bycie z kimś jest na pewno bardzo cenne, tylko trzeba umieć z tego właśnie korzystać, zrobić walor. Ja też już jestem na emeryturze, jestem w wieku emerytalnym, ale mogę się pochwalić, że właśnie odkryłam w Kanadzie pływanie na padlu i zaliczyłam taką wpadkę w rwącym potoku, przypłacając trochę siniakami, na który dowód mogę tu pokazać, że mam. Oraz jazda po górach elektrycznym rowerem. Jest to coś cudownego, więc ja myślę, że dobry jest zawsze ten moment, żeby sobie powiedzieć, że wszystko jest jeszcze przede mną i jeszcze czegoś bym chciała spróbować, czego nie znam. I to jest chyba recepta na zachowanie może jakiejś tam, ja nie wiem, czy młodości, czy czegoś, ale przede wszystkim wyzwanie. Zostawiać sobie wyzwania. Właśnie Kanada, powiem pani szczerze, że zdjęcia wywołały naprawdę szok. Media się rozpisały, że pani nawet staje na głowie. Czy może pani nam wspomnieć coś o tym, pani takim rytuarze? To była taka maszyna tam po prostu, która jest świetna na kręgosłup, ponieważ jak stajesz na głowie, to odciążasz wtedy kręgosłup. I to jest taka trochę no, dla kosmonautów rzeczywiście, bo ktoś napisał, że ja w kosmos wylatuję. To była u mojej już teraz przyjaciółki Elizabeth, u której mieszkałam właśnie tam w Toronto, i ona już przestała tego w ogóle, tego nie używa. Ja mówię, no przecież to jest doskonałe. No i to właśnie ona jest autorką tego zdjęcia i mówiła, że jak to zdjęcie będzie publikowane, to proszę cię, ja muszę dostać za to pieniądze, bo to ja zrobiłam to zdjęcie. No właśnie, wiele mediów się rozpisywało i ludzie też się rozpisywali w komentarzach, że no Ewa Kaszczuk jest szaloną osobą. I też właśnie to pytanie też się nasuwa, czy pani dostaje rolę po tak zwanych warunkach, że pani też jest taka szalona w swoim życiu i potrafi zrobić różne takie rzeczy. I czy jednak pani musi się dopasować czasami do swoich ról? Ja w ogóle nie, w ogóle to jest po pierwsze, nie dostaję w ogóle ciekawych ról, jeżeli sama sobie ich nie znajdę. Jeżeli chodzi o teatr, bo sama sobie wymyślam jak gdyby to, co ktoś dla mnie, nie wiem, napisze, czy, a generalnie w ogóle nie dostaję żadnych propozycji. To była ostatnia propozycja chłopu sprzed 4 lat. Jeszcze zagrałam jedną rolę w Ślub doskonały. Tak, właśnie tam się widziałam. I tam zgrałam taką szaloną rzeczywiście, ale jakoś ten film nie zwyżkował. No i tak myślę, że... Nie wiem, no robię rzeczy, które są bliskie mojemu sercu, bliskie mojemu rytmowi życia. Dzisiaj, jak moja siostra zadzwoniła, mówi, to jest niemożliwe. Wczoraj do mnie dzwonisz, że lądujesz z Toronto, a dzisiaj jesteś już na festiwalu. I właśnie, w sobotę jestem już w Londynie. Tak żyć. Śniadanie, wiecie, śniadanie w Gdyni, lunch w Amsterdamie, a kolacja w Paryżu. Dokładnie. Pani Ewo, my dziękujemy bardzo za rozmowę. Ja też bardzo dziękuję. I życzymy przede wszystkim dalszej takiego spełniania siebie, odkrywania siebie i zrobienia tych rzeczy, które jeszcze pani chce. I jeszcze takie na koniec mam pytanie, czy widzi siebie pani też w jakiejś roli na przykład reżyserki i chciałaby pani stworzyć taki film, czego jeszcze polska widownia, publiczność w ogóle na całym świecie nie widziała? Zawsze, jeżeli pani ma dla mnie taką propozycję, chcę. Ale zagrać czy stworzyć? Ja myślę, że mam coś w zanadrzu, ale to jest absolutnie wielka, wielka tajemnica i o tym absolutnie nie mogę powiedzieć. Dobrze, to my będziemy czekać. Wytrzymajcie kciuki, czekajcie, aż spotkamy się, aż to zrealizujemy, bo lepiej chyba najpierw coś zrobić i potem się chwalić, niż się chwalić, że coś się zrobi. Dokładnie. To jest moje takie zdanie. A my będziemy trzymać kciuki za panią dalej. Dobrze, broni swojej pani. Teraz odpoczywa. I nie ważali przeszkadzać. I to jest aktorka, która też już zagrała w dwóch, słuchajcie, częściach Kogla Mogla. W pierwszym ja ją nosiłam na rękach, a w drugim była wcieleniem bóstwa jakiegoś, to z tego co tam pamiętam, to była już w ogóle jakaś odjechana historia. Ale ona ma, ma charakter. Jest gwiazdą. Dokładnie, no w końcu Shakira.
No jest Shakirą, jest gwiazdą. Tak, poza tym już jest zmęczona, to już jest chyba piąty wywiad mój dzisiaj, więc może być zmęczona. To już się namęczyła. Także życzymy wszystkiego dobrego, dokładnie. Shakira. I przede wszystkim będziemy obserwować pani życie, bo przytoczę, bo w tym pani życiu jest tak jakby luksusowo. No, powiedz coś. A, Polina.